Bardzo serdecznie witamy Państwa. To już nasza ostatnia konferencja w Adwencie. Czwarta niedziela Adwentu. Tu myślę, że każdy będzie miał coś dla siebie. Dzisiaj rozpoczniemy od wsłuchania się w Słowo Boże i konferencję. Najpierw dla dorosłych, a dzieci będą na końcu. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu, ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Drodzy Państwo, dzisiejsze Słowo Boże mówi nam o słuchaniu Boga. Jeśli będziemy w Kościele, będziemy słyszeli pierwsze czytanie, które mówi o proroku Natanie, którego Bóg wzywał do tego, aby szedł i głosił chwałę Boga. Natomiast prorok Natan nie usłuchał Boga i nie zrobił tego na początku. W Ewangelii, jak słyszeliśmy, mamy scenę zwiastowania. I w przypadku Maryi, która jest główną bohaterką tej sceny, Bóg również prosi, aby ona posłuchała Jego woli. I Maryja to czyni. Być może była zmieszana, być może się wahała w pierwszej chwili, ale czyni to, o co Bóg ją prosi. I moi drodzy, to jest jakieś wezwanie dla nas na ten ostatni etap przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, ale także na święta Bożego Narodzenia. Przede wszystkim, abyśmy słuchali Pana Boga, jeśli chcemy być szczęśliwi w naszym życiu. Jeśli chcemy, żeby wszystko się w Nim układało, musimy wsłuchać się w to, co Pan Bóg chce nam powiedzieć. Następnie musimy słuchać siebie nawzajem. Kiedy zasiądziemy do stołu wigilijnego i będziemy rozmawiali, pewnie pojawią się różne tematy, ważne jest to, abyśmy umieli wsłuchać siebie nawzajem, bo tak często nam tego po prostu brakuje. Mamy różne poglądy, mamy różne zdania, różne opinie, różne doświadczenia, ale najważniejsze jest to, żebyśmy umieli słuchać jeden drugiego. Ale to słuchanie jeden drugiego rodzi się najpierw ze słuchania Pana Boga, z tego, czego On od nas pragnie. Jeśli to będzie, będziemy umieli słuchać drugiego człowieka, który czasami dla nas jest może nieprzyjazny, bądź ma różną opinię od nas, całkowicie inne i odmienne zdanie na dany temat. Dlatego to jest takie zadanie na święta Bożego Narodzenia. Nauczyć się słuchać Boga w tej ciszy, w betlejemskiej szopie, a dzięki temu nauczymy się słuchać nawzajem. Witam najmłodszych naszych telewidzów, naszych słuchaczy. Słuchajcie, myślę, że każdy i każda z was bardzo uważnie słuchali słów Ewangelii, którą przeczytał nam ksiądz Damian. W tej Ewangelii mogliśmy usłyszeć o tym, że Maryja, kiedy dowiedziała się, że zostanie Matką Boga, kiedy wyraziła na to zgodę, usłyszała też zdanie o tym, że jej krewna też jest w ciąży, ale potrzebuje pomocy i trzeba się o nią zatroszczyć.
Adwent to czas przygotowania, ale też czas, w którym musimy nauczyć się służyć. I tego powinniśmy nauczyć się od Matki Bożej. Zobaczcie, tak jak Maryja poszła pomagać Elżbiecie, nie zadawała sobie pytania, jak ja się czuję, może to mi powinien teraz ktoś pomóc. Nie, Maryja powiedziała, idę pomagać, chcę pomóc. I zobaczcie, też ciekawa rzecz, bo najtrudniej, gdzie się może pomagać, gdzie najtrudniej jest pomóc? Komu? Najbliższym. Dlatego, że wydaje nam się, że to takie oczywiste. Dlatego w tych ostatnich dniach Adwentu pomyślcie o tych, którzy są blisko was. Podejdźcie do mamy, do taty, zadajcie im pytanie, w czym mogę pomóc? Może się okazać, że będzie trzeba pomóc babci, dziadkowi, może jakiejś cioci, a może starszemu sąsiadowi, czy starszej sąsiadce, komuś choremu. Zobaczcie, to jest taki czas, żeby pomagać innym, najlepiej tym najbliższym. I pamiętajcie, te ostatnie dni Adwentu niech będą dla nas dniami z Matką Bożą. Matką Bożą, która uczy nas tego, żebyśmy służyli i mogli zadawać to pytanie, w czym mogę pomóc, jak mogę pomóc. Z tym pytaniem zostawiam was. Dziękuję wam za to, że byliście z nami do tej pory. Do zobaczenia. Drodzy Państwo, jesteśmy bardzo zadowoleni z odzewu związanego z konkursem i z aniołkami i z dekoracjami świątecznymi. Tak jak pojawiały się pytania, jakie są nagrody. Nagrody będą różne, bo tak naprawdę nie podawaliśmy konkretnych nagród. Jakby przedziały wiekowe są dosyć duże, dlatego chcemy dopasować do zwycięzcy tak naprawdę nagrody. Czy to będzie mężczyzna, kobieta, czy to będzie osoba, która ma 7 lat, 12, jeżeli chodzi o dzieci. A może się okazać, że trafią nam się, jeżeli w kategorii dorosłych trafi się ktoś, kto będzie miał 50, może ktoś będzie miał 17. Dlatego też tutaj zostawimy wolną wolę też ofiarodawcom, naszym sponsorom, którym bardzo dziękujemy. Dziękujemy za patronat honorowy pani przewodniczącej Rady Miasta, pani Bożenie Krygier. Dziękujemy pracownikom i właścicielom sklepu dewocjonaliów Apostoł. Dziękujemy wam też za tą aktywność i za te wszystkie polubienia, bo pamiętajcie, że te wszystkie lajki i nagrody to też wasze zaangażowanie i wasze działanie w tym konkursie. My się już niestety żegnamy, jeśli chodzi o katechezy adwentowe, ale na pewno wrócimy jeszcze w innej formie i będziemy działać dalej. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami przez cały okres Adwentu, ale też chcielibyśmy was zaprosić, jeśli ktoś ma jakiś niedosyt treści, które tutaj prezentowaliśmy, na rekolekcje. One są dla szkół średnich, ale myślę, że trafią również do osób już starszych, które już nie chodzą do szkoły. Mianowicie rekolekcji, które noszą nazwę hashtag Wiara w lockdownie, które odbędą się od 21 do 23 grudnia na parafialnym kanale YouTube Parafii Matki Bożej Różańcowej w godzinach od 10:30 do 11:00. Oczywiście pojawimy się w tych rekolekcjach my. Będziemy prowadzić cykl spotkań we wtorek właśnie o godzinie 10:30. Oprócz nas będzie jeszcze będzie dwóch panów. Będzie pan Bartek Sobolewski, będzie Arek Sosnowski ze swoją rodziną. Dlatego serdecznie zapraszamy, aby wejść jeszcze może bardziej w te przygotowania do Bożego Narodzenia i pogłębić tą swoją wiedzę, tą swoją duchowość Bożego Narodzenia poprzez te rekolekcje. Jeszcze raz bardzo dziękujemy, że byli Państwo z nami przez ten okres Adwentu i mam nadzieję do niedługo, do zobaczenia. Szczęść Boże.